w rozmowach z Rosjanami trzeba okazywać dwie rzeczy równocześnie, żeby w ogóle móc z nimi rozmawiać. To znaczy pewien rodzaj wrażliwości na nich. Ja wiem, że to w dzisiejszych czasach brzmi źle. To ci mogą wyciągnąć akurat, no? Szczerze powiedziawszy, pewien rodzaj wrażliwości takiej osobistej, bo widzisz, to jest coś takiego. Chodzi o to, że Rosjanin bardzo często, jak z nim wejdziesz w pewien rodzaj interakcji, zaczyna ci mówić złe rzeczy o Rosji, ale ty nie możesz być tym pierwszym, który mu to powie, bo on w tym momencie natychmiast przyjmuje taką jakby pozycję takiego, wiesz, taką defensywną i że nie, to tak nie możesz o Rosji mówić. Więc trzeba mieć pewien rodzaj delikatności i twardości zarazem, tak?